Efekty specjalne. Obecnie każdy program edycyjny oferuje różnego rodzaju efekty specjalne, które możemy podzielić na efekty przejść, miksy, filtry obrazu, kluczowanie obrazu, nakładanie obrazu oraz wprowadzanie napisów. W tej chwili obserwujemy różnego rodzaju efekty właśnie przejścia pomiędzy różnymi scenami, dokładanie napisów. Spójrzmy, jak wyglądają efekty specjalne, jak prezentują się efekty specjalne na przykładowym, instruktażowym projekcie programu Pinnacle Studio. Otwórzmy ten projekt. Obserwujemy w tym momencie dokładanie motywu z tekstem, przejścia pomiędzy filmami, efekt kuli, który obserwowaliśmy przed chwilą. Kolejne przejście przed chwilą obserwowaliśmy. Również dokładanie ścieżki dźwiękowej do oglądanego klipu. Kolejny efekt, przejście, tak zwana kurtynka i filtr. Filtr nałożony na film czarno-biały. Filtr, który postarza ten film. I motyw, który kończy ten projekt. Napisy końcowe.